Powiat gdański przygotowuje się do powszechnego szczepienia mieszkańców. Już niedługo zostanie otwarty ważny punkt w Pruszczu Gdańskim, który pomoże w walce z COVID-19. Jesteśmy w zespole szkół ogrodniczych, w jednej sali tego zespołu. W niedługim czasie ma tu rozpocząć się szczepienie masowe, tak zwane szczepienie powszechne. Jeżeli zostaną zaakceptowane przez Narodowy Fundusz, bo przyjedzie specjalna komisja, która stwierdzi, czy tu można takie czynności wykonywać, to będziemy szczepić właśnie w tym punkcie, w ilości takiej, jak będzie dysponowana szczepionka. Szkoła ma już doświadczenie, bo szczepiła pracowników szkolnictwa, oświaty, także mamy doświadczenie, jest tu zaplecze, bo są i gabinety lekarskie i medyczne w razie czego. Zespół szkół ma już przygotowany szczegółowy plan, jak takie szczepienia będą się odbywały. Warto zwrócić uwagę, że do punktu nie dostaniemy się przez główną bramę ogrodnika. Wejście będzie od strony Wojska Polskiego, przez boczne wejście, małą furtką wejdziemy do łącznika, gdzie będzie zorganizowany punkt szczepień. Po drodze Państwo miną poczekalnię i rejestrację w pokoju numer 23, gdzie już Pan doktor będzie przeprowadzał wywiad przed szczepieniem. Jesteśmy przygotowani i mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z służbami zdrowia. Nie każde miejsce jest w stanie spełnić wymogi masowego punktu szczepień. Bardzo ważnymi elementami są dostępność, czyli łatwość dotarcia, czy za pomocą środków komunikacji miejskiej, czy też za pomocą własnej komunikacji. Druga rzecz to przestrzeń dostępna w danych pomieszczeniach, ze względu na to, że szczepienia wymagają kilku etapów postępowania kwalifikacji, oprawy administracyjnej, samego momentu szczepienia, również obserwacji. Szkoła Ogrodnik jak najbardziej spełnia te wymagania i tutaj dzięki uprzejmości starostwa powiatowego, dzięki uprzejmości zespołu szkół, rzeczywiście te pomieszczenia jak najbardziej są wystarczające do przeprowadzenia masowych szczepień. Organizując ten punkt szczepień, będziemy przygotowani na 300 do 400 szczepień dziennie. Myślę, że to w zupełności pozwoli zaspokoić potrzeby naszego rejonu na szczepienia. Wszystko też zależeć będzie od dostępności szczepionek, która tutaj jest uwarunkowana od dostaw. Powszechne szczepienia to najlepsza broń do walki z pandemią koronawirusa. Przygotowywany przez powiat gdański masowy punkt szczepień to bardzo istotny element przybliżający nas do powrotu normalności. Polecamy również zobaczyć. Wre praca przy przebudowie mostu w Kolbudach, powiat gdański, oraz otwarto nowe skrzydło w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.